likwidację strefy płatnego parkowania, budowę jadłodzielni i poprawę układu drogowego w Suwałkach zapowiadał dziś na konferencji prasowej Mariusz Schmidt, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta miasta. Zdaniem kandydata parkingi budowane są za pieniądze mieszkańców, którzy płacą podatki i nie powinni oni ponosić opłaty za parkowanie. Parkingi powstały z pieniążków mieszkańców Suwałk, dlatego trudno jest, żebyśmy pobierali jeszcze za nich, za te parkingi opłaty, jeżeli już raz za nie zapłacili, więc strefa płatnego parkowania powinna być zlikwidowana. Na kilku skrzyżowaniach powstają dość znaczne korki, szczególnie w godzinach szczytu, między innymi Sikorskiego, Bulwarowa. Proponuję przebudowę ronda przy Bulwarowej, stworzenie prawoskrętu. Myślę, że ten prawoskręt tam rozładuje korek. I jeszcze kilku innych ulic. Niektóre ulice wymagają wymiany nawierzchni, jak Kościuszki, Noniewicza, ale to są już plany na kolejne lata. Proponuję również stworzenie specjalnego funduszu remontowego na rzecz chodników, dlatego że każdego roku chodniki wymagają naprawy. Chciałbym, żeby była stała kwota zagwarantowana w budżecie na ten cel. Jestem również za przebudową dworca kolejowego, żeby powstał w Suwałkach dworzec przelotowy. Jednocześnie kandydat przekonywał, aby inni kandydaci również uwzględnili postulat budowy jadłodzielni. Dzięki powstaniu takiej instytucji mieszkańcy mogliby przekazywać jedzenie uboższym. Żeby ludzie mogli się wymieniać tymi posiłkami, jeżeli ktoś ma nadwyżkę swoich produktów, których nie zużywa, żeby ich nie wyrzucać do śmieci, tylko po prostu przekazać dla ludzi do ten cel potrzebujących. Parę tutaj takich danych. Rocznie w Polsce marnujemy 9 milionów ton żywności, z czego 2 miliony ton w gospodarstwach domowych. Oznacza to, że każdy mieszkaniec naszego kraju wyrzuca śmieci w ciągu, w sensie żywność do śmieci, około 240 kg. To są potężne ilości. Stąd mój ten taki apel do innych i do innych kandydatów, żeby coś takiego wspólnego razem zrobić. I jeżeli wyrażą tę chęć, żeby zamieścili na swoich profilach facebookowych takie hasło: wspólna sprawa. Będę wtedy wiedział, że ten projekt będzie zrealizowany. Od razu mogę powiedzieć, jaki jest koszt czegoś takiego. To jest około 15 tysięcy złotych rocznie, żeby funkcjonowała jadłodzielnia. Myślę, że miasto, które ma budżet około ponad 400 milionów złotych, 15 tysięcy nie będzie wielkim uszczypnięciem dla tego budżetu.